Dzień dobry, może bardziej dobry wieczór, to jest bardziej adekwatna godzina, żeby powiedzieć dobry wieczór. Przede wszystkim witam zwycięzcę. Cześć, cześć. Znaczy inaczej, obydwoje z Mini Majkiem jesteśmy zwycięzcami. Tutaj w tej walce, w tym pojedynku nie można było w ogóle wybrać jednego zwycięzcy, no ze względu na dużą różnicę warunków fizycznych, różnicę, jeżeli chodzi o częstotliwość treningów na korzyść Mini Majka. No także tutaj możemy tylko nazwać obydwóch zawodników zwycięzcami. No właśnie, jesteśmy już po walce. Powiedz mi, będę drążyć, bo już się pytałam Ciebie o to, dlaczego zdecydowałaś się na tę walkę. Czy to była właśnie może możliwość, chęć promocji swojego utworu, który pewnie przypadł Ci do gustu i tak jesteś całym sercem z tym utworem. Wiem, że kolega napisał ten utwór. Kiedy zgadzałem się na tą walkę, jeszcze nie miałem chyba w ogóle nawet planów o disco polo, ale zgodziłem się na tą walkę, ponieważ ustalałem z włodarzami, że chcę zawalczyć, no i oni mi dobrali akurat takiego, a nie innego zawodnika. Czemu akurat on, czemu się zgodziłem? Zgodziłem się dlatego, że oprócz samej walki, oprócz tego, że nabiorę sobie nowych doświadczeń, że spróbuję zawalczyć, że to będzie coś nowego, to zostanie przekazane 100 tysięcy złotych na cele charytatywne. No i myślę, że to są główne powody, dlaczego się zgodziłem. A już możemy powiedzieć, na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Będą przekazane na 3 cele. Dokładnie ludzie będą mogli się dowiedzieć u mnie na odcinku, który wkrótce zostanie opublikowany na moim kanale, na kanale Kruszwil. Tam wszystko będzie rozjaśnione od A do B, kto ile pieniędzy dostaje, dlaczego i jak. Także na to wszystko poświęcimy osobny cały odcinek. A powiedz mi, jak jest w oktagonie? Jakie emocje, jak się czułeś wchodząc tam? Pierwsza Twoja walka? Znaczy, jak ja się czułem? No, w moich myślach było tylko jedno, żeby go pokonać. Każdy chce wygrać. Tak, tak. Ja też bardzo chciałem. Moją myślą jedyną było, żeby go rozwalić, ale też, żeby mu krzywdy nie zrobić. To bardzo szlachetnie z twojej strony, że jednak bardzo mocno musiałem uważać na to, żeby nie kopnąć go w głowę. Te kopnięcia są zabronione, co by skutkowało dyskwalifikacją, no i mogłoby się nieprzyjemnie skończyć dla Mini Majka. No także musiałem trochę uważać. Było też takich kilka fajnych momentów, kiedy już chciałem kolano uderzać, ale się zahamowałem, bo też mamy kolana zabronione, też mogłoby to się nieprzyjemnie skończyć. I jednak musiałeś cały czas myśleć nad tym właśnie, żeby... Tak, tak. W tej walce było dużo myślenia. Myślę, że nawet więcej niż 3 ciosów to było tego myślenia. A jakbyś miał powtórzyć tę samą walkę z Mini Majkiem również, czy coś byś zmienił w tej walce? Nie próbowałbym kopnić. Mini Majek przygotował się bardzo, ale to bardzo dobrze na kopnięcia. Pierwsze kopnięcie, jakie dostał ode mnie, było celne, ale Mini Majek to przechwycił i mnie przewrócił. On mnie przewrócił. Był bardzo dobrze przygotowany na przechwytywanie kopnięć, także ogromne gratulacje ode mnie dla Mini Majka za to, że przygotował się na kopnięcia. Tego ja się nie spodziewałem i wyprzedził mnie o krok. No właśnie, było bardzo blisko, ale jednak zwyciężyłeś, to się liczy, zawsze wygrywa najlepszy, byłeś bardzo dobry. Powiedz mi jeszcze, chciałam szybciutko zapytać o twój utwór. Jak się ma w sieci? Dużo odsłonięć? Nie sprawdzałem, ile ma wyświetleń. Miałeś czasu? No po walce od razu przyszedłem tutaj, udzielałeś wywiadu, no jeszcze trochę jestem zmęczony walką. Z tego co patrzyłem, to było 1 800 000 wyświetleń, zanim wyszedłem do walki. Czyli jednak ludziom się podoba. Tak, podoba się. Tak, zostań moją kotką, pamiętam, bardzo fajny numer. Powiedz mi, jeszcze chciałam się zapytać, wygrałeś, zwycięstwo jest w kieszeni. Czy zdecydowałbyś się na kolejną walkę? Tak, już prowadzimy rozmowę na temat mojego następnego przeciwnika. No i myślę, że mogę dać gwarancję, że na którejś z następnej gali też mnie zobaczą. A kogo sobie życzysz jako przeciwnika? Tego jeszcze nie powiem. Wyjdzie to z oficjalnego kanału mojego albo z oficjalnego kanału Fejmu. Przyszłe plany zawodowe to już wiemy, muzyka, a coś jeszcze, jakiś sekret? Mini sekret? Coś się będzie działo? Film nowy? No, będą filmy nagrywam na bieżąco akurat, także tutaj niczego zbytnio nie planujemy. Ja już oddaję zwycięzcę w ręce kolejnych dziennikarzy. Dziękuję serdecznie. Monika Laskowska i Lord Krusz. Dzięki. Dziękuję.